Dzień dobry Państwu, witam Państwa w ten gorący, upalny poniedziałek 22 lipca. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TIKMIL i mam przyjemność zaprosić na program, w którym jak co tydzień omawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia na rynkach finansowych. Tygodnia, który tak jak to dość często bywało w poprzednich tygodniach, w zasadzie rozpoczyna się od może nie dyskontowania, bo jak sobie Państwo zerknięcie chociażby na wykres euro-dolara, no tutaj jakiegoś dyskontowania dużego nie ma, ale od takich podwyższonych emocji, komentowania tego, co wydarzyło się w weekend, mam tu na myśli dwa wydarzenia. No, jedno weekendowe, drugie z nocy, z niedzieli na poniedziałek. To pierwsze to oczywiście rezygnacja prezydenta USA Joe Bidena z ubiegania się o drugą kadencję, o rezygnację z udziału w listopadowych wyborach prezydenckich. Tutaj jeszcze nie ma oficjalnych decyzji co do zastępstwa, ale wszystko przemawia za tym, że zastąpi go wiceprezydent Kamala Harris. No i ten wyścig wyborczy w Stanach Zjednoczonych ponownie nabiera rumieńców, bo już był moment taki, że wydawało się, że były prezydent Donald Trump wygra go w cuglach. Rynek już sobie wszystko poukładał w głowie i przyjmując, że wygrana Bidena oznacza umocnienie dolara i taki sygnał, popytowy sygnał kupna dla Wall Street. Teraz ponownie jest zagadka. Gdzieś tam czytam na przykład, że wiceprezydentka USA Kamala Harris była zaangażowana, czy była w sporze z sektorem naftowym, więc tutaj pewnie automatycznie rynek będzie w tej chwili twierdził, że spółki naftowe, że wygrana ewentualna Kamali Harris będzie negatywna dla spółek naftowych, więc to wszystko na nowo musi sobie troszeczkę poukładać. Natomiast tak jak widzimy tutaj na wykresie euro-dolara, no to tych emocji nie ma, tych emocji tutaj nie ma zbyt dużo. W ogóle ostatnio na rynku walutowym jest stosunkowo spokojnie. Ciekawiej było chociażby na giełdach. Zeszły tydzień to taka spora realizacja zysków na światowych giełdach, również na Wall Street. Taka dość spora korekta. W tej chwili za wcześnie jest mówić, czy to już koniec tej realizacji zysków, czy to był taki szybki spadkowy tydzień i rynek wróci do trendu wzrostowego, czy to już może będzie przerwa w tej korekcie, czy też może ona będzie kontynuowana. Tutaj wiele będzie zależało między innymi od sezonu wyników spółek, bo w ten sezon w taką decydującą fazę wkraczamy. A póki co te spadki, które obserwowaliśmy na Wall Street ostatnio, no to przede wszystkim wyprzedaż sektora półprzewodnikowego. To był ten główny motor napędzający korektę. Tam sezonu i wpływu sezonu wyników nie było dużo. Skoro jesteśmy przy spółkach i Wall Street, no to od razu sobie powiedzmy, że sezon wyników w tym tygodniu wkracza w tą decydującą fazę. Między innymi raporty kwartalne opublikuje Alphabet, Microsoft, Tesla i IBM. Ponadto zrobią to takie spółki jak eBay czy Texas Instruments, natomiast no te tutaj wymienione na grafice 4 to będą te najważniejsze wynikowe decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, no to tutaj mamy o tyle ciekawą sytuację, że poniedziałek i wtorek mamy kalendarz pusty, tak? Tutaj publikacje makro zaczynają nam się od środy 24 lipca. Mamy posiedzenie Banku Kanady, ale ono będzie miało taki wpływ lokalny na zachowanie USD CAD. Rynek zakłada, że Bank Kanady obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Po tym, jak podobną decyzję podjął w czerwcu, tutaj Bank Kanady wyraźnie wszedł na ścieżkę obniżek stóp procentowych i
chyba co do tej decyzji nie ma wątpliwości. Takie decyzje należy się spodziewać. Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp będzie ogłoszona w środę, 24 lipca o godzinie 15:45. Godzina 16:30 to raport na temat polityki monetarnej plus konferencja prasowa po tym posiedzeniu. Sama decyzja Banku Kanady oczywiście będzie miała ten wpływ, będzie takim czynnikiem lokalnym, mający wpływ przede wszystkim na zachowanie dolara kanadyjskiego, ale też pamiętajmy troszeczkę, że to jest jedna, że ta decyzja wpisuje się w taki cykl powolnego obniżania stóp procentowych. No, w niektórych gospodarkach te stopy procentowe już dość mocno są obniżane, w innych dopiero ten proces się zaczyna. Jeżeli chodzi o największe banki centralne, czyli Europejski Bank Centralny obciął te stopy w czerwcu, na zeszłotygodniowym posiedzeniu stóp nie zmienił, bo wszystko wskazuje na to, że będzie podejmował decyzję o luzowaniu polityki monetarnej w tych takich odstępach na posiedzeniach kwartalnych, czyli później wrzesień i grudzień. Z pewnością, jeżeli jesteśmy przy Europejskim Banku Centralnym, to gdyby bank miał tylko patrzeć na inflację, pomijając wzrost gospodarczy, a w zasadzie jego brak, to jeszcze chwilę wstrzymywałby się z obniżkami, no bo inflacja dalej jest powyżej celu, ale sytuacja gospodarcza jest taka, a nie inna, więc tutaj to wsparcie ze strony niższych stóp, ta gospodarka takiego wsparcia potrzebuje. No i jeszcze Fed, tutaj czekamy na posiedzenie wrześniowe. Większość analityków i ekonomistów twierdzi, że to będzie właśnie we wrześniu i nawet ostatnie dane jakoś tego harmonogramu nie zaburzyły. Natomiast jeżeli chodzi o Fed i kolejne posiedzenie, no to ono będzie w kolejnym tygodniu, w ostatnim dniu lipca. Także to posiedzenie Banku Kanady, obniżka stóp procentowych będzie się wpisywała w tą tendencję obniżania stóp procentowych, co z punktu widzenia rynków światowych, globalnych rynków akcji jest niewątpliwie takim sygnałem pozytywnym, aczkolwiek pewnie w dużej mierze zdyskontowanym. W środę oprócz posiedzenia Banku Kanady będziemy też mieli wysyp indeksu PMI, wstępne odczyty tych indeksów, odczyty lipcowe, czyli takie dane, które najwcześniej obrazują, pokazują, jakie są nastroje w gospodarce. Ich publikacja zacznie się od Australii. Będziemy mieli indeks PMI dla przemysłu z Japonii, gdzie widzimy poprawę. No tutaj w Europie te indeksy będą albo na zbliżonych poziomach, albo troszeczkę wyżej. Natomiast no należy nie sposób nie zauważyć, że o ile usługi czy w Niemczech, czy w całej strefie euro, czy w Wielkiej Brytanii trzymają się dobrze i tutaj nawet w lipcu może mieć miejsce poprawa, no to sektor przemysłowy dalej pozostaje, jeżeli chodzi o Francję, Niemcy i strefę euro, dalej pozostanie poniżej tej granicy 50 punktów. Lepiej to wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie w lipcu przemysłowy PMI ma wzrosnąć według prognozy 51,1 z 50,9. To i na koniec będziemy mieli dane ze Stanów Zjednoczonych, indeksy PMI. Oczekuje się, że przemysłowy indeks wzrośnie do 51,7 z 51,6 w czerwcu, natomiast ten usługowy obniży się do 54,5 z 55,3. No i te dane amerykańskie, tak jak większość danych, jakie z gospodarki amerykańskiej spływa, będą analizowane właśnie w kontekście przyszłych decyzji Fedu. Dużo ważniejsze niż PMI dla Stanów Zjednoczonych będzie publikowany w czwartek 25 lipca wstępny raport o amerykańskim PKB. Będą to dane za drugi kwartał. Rynek oczekuje, że PKB w ujęciu anualizowanym wzrośnie w drugim kwartale o 1,9% po wzroście o 1,4% w pierwszym kwartale.
I te dane, podobnie jak wszystkie inne, takie podobnie jak te wspomniane indeksy PMI, też będą analizowane w kontekście przyszłych decyzji Fed, więc wiemy, że słabszy wzrost gospodarczy przybliża obniżkę stóp procentowych, wyższy może postawić znak zapytania. Tak samo mocno będzie obserwowany indeks PCE, czyli taka ulubiona miara inflacji, która będzie publikowana przy okazji tych danych, czyli danych kwartalnych, indeks PCE bazowy, wstępny odczyt za drugi kwartał. Tutaj oczekiwane jest obniżenie tego inflacyjnego indeksu do 2,7 z 3,7 kwartał do kwartału. Im niższy odczyt, to tym oczywiście. Im niższy odczyt, tym oczywiście bliżej mniejsza presja inflacyjna i bliżej obniżki stóp procentowych. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, wykluczamy lipiec, bo owszem, z danych makroekonomicznych może ten lipiec byłby wskazany, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji, tyle tylko, że Fed tego wcześniej no, nie komunikował. Więc skoro rynki grają pod wrzesień, wyobrażam sobie tak, że na lipcowym posiedzeniu prezes Powell dość wyraźnie zasugeruje, że we wrześniu otworzy się furtka do obniżek stóp procentowych. No i później mamy jeszcze spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole. Nie ma agendy, więc tak strzelam troszeczkę, że będzie też tam Powell, i to też byłaby taka okazja, żeby tę wrześniową obniżkę stóp procentowych dodatkowo ogłosić. No i takie sugestie odnośnie stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu. Ja przypominam, mówimy o czwartym tygodniu lipca, natomiast to posiedzenie jest w kolejnym tygodniu, ale akurat wiąże nam się z tymi danymi o PKB, więc taka lipcowa sugestia zbliżającej się obniżki stóp procentowych niewątpliwie miałaby wpływ na notowania euro-dolara. W czwartek 25 lipca poznamy też niemiecki indeks IFO, dane za lipiec, ale tutaj no, ważna publikacja, ale tylko z uwagi na notowanie euro, i natomiast nie na tyle ważna, żeby jakoś tymi rynkami mocno, mocno wstrząsnąć. No i w piątek mamy publikację indeksu PCE. Tutaj zauważyłem, że na grafice jest PCR, a nie PCE, czyli jest ta ulubiona miara inflacji. Co prawda dane za czerwiec, więc to niejako będą się pokrywały z tym wstępnym odczytem danych za drugi kwartał. Natomiast no, niewątpliwie na ten raport też rynki finansowe mogą patrzeć, mogą spoglądać. Natomiast no, nie ma też co ukrywać, że troszeczkę ten tydzień na rynkach finansowych będzie takim tygodniem wakacyjnych. No, ten katalog publikacji makroekonomicznych no, nie jest zbyt bogaty. Owszem, na Wall Street mamy te tematy półprzewodnikowe, mamy sezon wyników i to są znaczące spółki, tutaj może być gorąco, ale jeżeli chodzi o inne rynek walutowy, rynek złota chociażby, którego wykres tutaj Państwu pokazuje, gdzie ostatnio sporo się działo, bo mieliśmy nowe rekordy i później takie cofnięcie. I teraz pytanie, czy po tym cofnięciu mamy kolejny taki głębszy szczyt, czyli zejście gdzieś do 50-dniowej średniej, a może troszeczkę niżej. Więc tutaj no, jest ciekawie na rynku złota, ale jeżeli chodzi o te impulsy, potencjalne impulsy, no to żaden z tych raportów nie będzie wywoływał jakichś bardzo dużych emocji. Nawet te dane o amerykańskim PKB nie powinny rynkami wstrząsnąć, więc troszeczkę mamy taki wakacyjny tydzień, który tak naprawdę rozpocznie się od środy,
kiedy te impulsy zaczną spływać. Natomiast to będzie przedsmak emocji przed tym, co czeka nas w kolejnym tygodniu, bo to będzie ten kolejny tydzień na przełomie lipca i sierpnia. To będzie takim tygodniem z jednej strony banków centralnych, z drugiej strony, jak to na początku każdego miesiąca, wysypu danych z amerykańskiego rynku pracy, więc kolejny kamyczek, jeżeli chodzi o takie czynniki wpływające na ocenę stanu amerykańskiej gospodarki, no i na ocenę tego, co Fed zrobi ze stopami, nie tylko we wrześniu, ale również później. No i być może ten rynek pracy, gdyby coś tam się zadziało, będzie też ważnym elementem kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, więc o tym też nie możemy zapominać. Ponadto tamten przyszły tydzień to będzie też tygodniem wysypu danych inflacyjnych z Europy i danych i wstępnych odczytów danych o PKB w Europie dla największych gospodarek. Więc wygląda na to, że rozpoczynamy tak dość troszeczkę sennie, chociaż z tymi emocjami powodowanymi decyzją Bidena czy nawet decyzją Ludowego Banku Chin, ale to będzie taki troszeczkę senny tydzień, który tak naprawdę rozpocznie się dopiero od środy i taki tydzień troszeczkę przejściowy, przynajmniej jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, no bo jeżeli chodzi o Wall Street i spółki, no to tutaj naprawdę zapowiada się dość ciekawie. No, cztery z siedmiu dużych spółek, które ostatnio budowały emocje, ciągnęły rynki, opublikuje wyniki i tu istotne będą nie tylko wyniki, ale prognozy, więc tych emocji może być całkiem sporo. No i to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Życzę spokojnego tygodnia przed tym znacznie bardziej emocjonującym przyszłym tygodniem. Dziękuję za uwagę i od razu też zapraszam w środę na program, w którym analizujemy sytuację na wykresach, więc na pewno o tym wykresie złota, który jest tutaj obok który obok mnie Państwo widzą, na pewno będę mówił i być może wyjaśni się do tamtego czasu, czy to jest taki kolejny cykliczny szczyt, który na rynku złota się od jakiegoś czasu pojawia, czy może tylko wybicie na nowe rekordy, korekta i za chwilę złoto znów mocno ruszy do góry i co chwila będzie poprawiało swoje rekordy. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.